Na ławce rezerwowych Michał Świdrowski, Krystian Kruk, Tomasz Wódkiewicz, Bartosz Tomaszkiewicz, Bartosz Wódkiewicz, Hubert Kania, Mateusz Sekuła i Hubert Matyjas. Już piłka ustawiona na środku boiska. Za chwilę pierwszy gwizdek arbitra. Sędzią głównym Albert Różycki. Kilkakrotnie sędziował już spotkania bełchatowskiej drużyny ten arbiter w tym sezonie. Czy przyniesie szczęście bełchatowianom? Zobaczymy. Już za chwilę początek spotkania. Oczywiście bardzo dużo dzisiaj osób zawitało na Gieksa Arenę. Sporo kibiców, nie ma się co dziwić. To mecz historyczny oczywiście, bo w walce o awans do trzecią ligę, o tę walkę rozstrzygnie ostatnia kolejka, 38. kolejka Betkris czwartej ligi. I teraz bełchatowianie. Atak lewą stroną. Zobaczmy. Zdecydowany faworyt oczywiście GKS Bełchatów. A tutaj myślę, kibice przyzwyczajeni do tego i piłkarze rywali, że bełchatowianie są zdecydowanymi faworytami spotkań. I teraz stały fragment gry dla GKS-u Bełchatów. Jest tam oczywiście Artur Golański. Zobaczymy, czy to on lewą nogą, czy może tutaj drugi gracz GKS-u prawą nogą dogra tę piłkę w pole karne. Druga minuta spotkania. Jest Artur Golański. Dośrodkowanie, dobrze piłkę piąstkuje bramkarz z Rywu Wygoda. Rzut z autu dla bełchatowian. Serhii Napołow zagrał tam do partnera. Nie udało się jednak tej piłki utrzymać. No i bełchatowianie cofają teraz piłkę tutaj, aż pod środkową strefę boiska. W środkowym kole teraz Artur Golański. No na pewno to, co troszkę mogło martwić kibiców GKS-u, to to, że dzisiaj bez Sebastiana Ochockiego wystąpi drużyna gospodarzy. Ten zawodnik pauzuje za nadmiar żółtych kartek, ale poza nim oczywiście brak jeszcze Sarnika, który już od dłuższego czasu kontuzjowany, i Woźniakowskiego. Natomiast pozostali gracze do dyspozycji trenera Jóźwiaka. A tutaj dzisiaj trzeba dać 100% z siebie, nie można kalkulować. Trzeba wygrać ten mecz, chociaż wiemy, że jesienią, w ostatniej kolejce, w listopadzie, ostatnia kolejka rundy jesiennej, GKS wybrał się do, w zasadzie do Łowicza, bo Wygoda to jest miejscowość, jakby dzielnica Łowicza, i tam ze Zrywem Wygoda no lekko nie było. 2-0 wygrana GKS-u, bramki padły dopiero w drugiej połowie, więc Zryw może być niewygodnym rywalem, ale oczywiście tutaj wszyscy mamy nadzieję, że GKS sobie dzisiaj poradzi. Jest kolejny rzut wolny z tego podobnego miejsca jak minutę temu. Golański, dogranie, znów pole karne, ponownie bramkarz z Rywu najwyżej w polu karnym wypiąskował tę piłkę. Dobra interwencja i rzut z autu. Już za chwilę rozpoczną piłkarze gości. Z Ryw Wygoda, biało-niebieskie stroje, białe koszulki, niebieskie spodenki, białe getry. GKS Bełchatów oczywiście barwy zielono, czarne plus białe numery i nazwiska na koszulkach. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj Bełchatów będzie świętował. Oczywiście są dni Bełchatowa, imprezy też zorganizowane na mieście z tym związane, ale tutaj wiele osób ma nadzieję, że głównym powodem do świętowania w Bełchatowie dzisiaj będzie awans do czwartej ligi brunatnych. Kolejny stały fragment gry, znów jest tam przy piłce dwóch zawodników GKS-u. No to taki stały fragment, do którego nas przyzwyczaili. Stały wariant wykonania stałych fragmentów gry, tak można powiedzieć, w drużynie GKS-u Bełchatów.
dzisiaj na ławce rezerwowych. Rozpoczął spotkanie Bartłomiej Bartosiak. To też tutaj mała niespodzianka. Poza tym Bartosiak często te stałe fragmenty gry wykonuje razem właśnie z Golańskim do spółki. Do tego nas przyzwyczaili. A dzisiaj rolę Bartosiaka tam przy Golańskim przejął Grzelak. A zawsze jest to jakieś utrudnienie dla rywala, żeby rozszyfrować, jaki sposób tego rozegrania GKS wybierze. Tym bardziej, że Golański to jest piłkarz lewonożny. Taki zawodnik jest na wagę złota w każdej drużynie. No i tutaj do spółki z graczem prawonożnym. Te stałe fragmenty są zdecydowanie w sposób taki zróżnicowany wykonywany. A teraz gracze GKS-u. Od początku spotkania GKS tutaj próbuje jak najszybciej strzelić tę pierwszą bramkę. Wiemy, że jeśli to się uda, no to GKS będzie już jedną nogą, a może i prawie drugą w tej trzeciej lidze, bo GKS nie powinien prowadzenia wypuścić z takim rywalem jak Zryw Wygoda. Zryw Wygoda, drużyna, która zapewniła sobie utrzymanie już w czwartej lidze. 36 punktów w tabeli. Drugi sezon tego klubu na tym właśnie poziomie rozgrywek. A teraz właśnie tam przedziela się gracz Zrywu. Dobrze powstrzymany przez Golańskiego. Już dogranie na lewą stronę. Jest szansa na dośrodkowanie. Wycofana piłka do Golańskiego. Wrzutka w pole karne. Tam walczył o tę piłkę Przemysław Zdybowicz. Sędzia Albert Różycki pokazał, że no tutaj jednak nic nie było w tym starciu i przewinienie w dodatku w ataku gracza GKS Bełchatów. No teraz bramkarz wybił piłkę w taki sposób, że wylądowała poza boiskiem. Szybko odzyskali zatem bełchatowianie. Już za moment od rzutu z autu rozpocznie Grzelak. Teraz Trzeboński rozciągnął tam do Szymorka. Próbują szeroko tymi skrzydłami atakować, przede wszystkim tutaj lewą stroną. Bełchatowianie w tych pierwszych minutach spotkania, a już 8 minuta na Gieksa Arenie. Teraz piłka dograna do Wrońskiego. Łukasz Wroński, no jak on się rozpędzi, to jest niezwykle trudny do zatrzymania. Tam jednak miał bardzo mało miejsca. Wycofał tę piłkę do Holika. GKS Bełchatów opromieniony tym zwycięstwem z RKS-em Radomsko kilka dni temu, wygrana 2-0 i ten mecz wydawało się jest takim ostatnim trudnym krokiem, dużym takim milowym krokiem w drodze po ten upragniony awans. Ale tutaj wszyscy mają świadomość, i piłkarze GKS-u i sztab, że dzisiaj jeszcze jest spotkanie, które trzeba wygrać i wcale łatwo być nie musi ze Zrywem Wygoda. I piłkarze GKS-u jakby mają tego świadomość. Teraz strzał z dystansu. Bardzo dobrze próbował tutaj Serhii Napołow. Jeszcze zobaczmy powtórkę tego uderzenia. Ale też pewna interwencja bramkarza Zrywu Wygoda. W bramce Zrywu dzisiaj Sebastian Kosiorowski. I generalnie jak cała drużyna Zrywu Wygoda. Ostatnie spotkania naprawdę niezłe. Niepokonany w czterech ostatnich kolejkach Zryw Wygoda. No i tutaj też dodajmy, naprawdę niezła seria zwycięstw. Teraz rusza Zryw Wygoda. Gracz z numerem 6 tam popędził do tej piłki, to Igor Tomaszewski. No i on jeszcze tutaj nacisnął na Grzelaka. Arbiter pokazał jednak, że Mikołaj Grzelak w tej sytuacji nie był faulowany. Rozpoczął już Leonid Odczenaszenko. Tamta trybuna po drugiej stronie
boiska, które możecie teraz obserwować, wypełniona kibicami szczelnie, naprawdę. Wygląda to bardzo imponująco. Tutaj widać, że jest ten głód tego awansu, jest głód gry w wyższych ligach. Trzecia liga to są spotkania z drużynami również z innych województw, takich jak chociażby mazowieckie czy podlaskie, warmińsko-mazurskie, więc tutaj i też wyjazdy dla kibiców na pewno będą ciekawsze, ale trzeba jeszcze ten kroczek dzisiaj zrobić. Od rzutu z autu GKS Bełchatów jest piłka na boku tutaj pola karnego. Jest dogranie. I jeszcze, czy ktoś tutaj zamknie tę akcję? No niestety nie, rusza zryw Wygoda, ale bardzo szybko odcinani tutaj od podania gracze drużyny gości. I teraz kibice tutaj głośno na Gieksa Arenie domagają się awansu od swoich pupili. Może to będzie ta akcja, która da prowadzenie. Teraz dogranie do Napołow. Serhii Napołow. Tę piłkę. Teraz rzut rożny dla GKS Bełchatów. Jest już piłka ustawiona w narożniku. Zobaczmy. Mikołaj Grzelak do tej piłki podchodzi. Czy to on, czy Artur Golański? Tradycyjnie. Dwóch zawodników gospodarzy ustawionych przy piłce. Jest dośrodkowanie. Ta piłka długo leciała w pole karne. Zawieszona bardzo wysoko. Nic jednak groźnego z tej akcji nie powstało. I teraz piłka poza boiskiem. Za moment rozpocznie zryw Wygoda. Drużyna z okręgu Skierniewickiego. Klub założony w 1990 roku. To nie jest może klub z jakąś wielką rzeszą kibiców, ale na pewno klub, który po awansie do czwartej ligi robi wszystko, żeby na tym poziomie się utrzymywać. I też warunki do gry w Wygodzie naprawdę niezłe. Znany zryw z tego, że płyta boiska w Wygodzie naprawdę jest rewelacyjnie przygotowana do sezonu już od wielu lat. Teraz walka o piłkę. Powalczyli goście. Szuka teraz partnera zawodnik zrywu. Jest tam podanie na prawą stronę. Pierwszy przy piłce Jarosław Trzeboński. Grzelak. Dogranie teraz do środka boiska. Tam znalazł Boćka. Boczek jednak no fatalnie tutaj próbował poszukać partnera, jednak musi się troszeczkę Mikołaj Boczek skupić, bo szkoda takich piłek. Oj, teraz zryw Wygoda. Próbują goście uspokoić tę grę. Mają świadomość, że tutaj GKS tylko czeka na jakąś okazję do przejęcia tej piłki wysoko. Presują szybko gospodarze gości. No a wiemy, że GKS ma graczy bardzo szybkich z przodu. A teraz dobry zwód tutaj gracza zrywu. Damian Kozioł pokazał się z niezłej strony. Dobry pomysł. I taki fragment meczu, w którym lepiej poczuli się goście. Dłużej utrzymują się przy piłce. No, brakuje jednak pomysłu takiego na zaskoczenie tej szczelnej defensywy GKS-u. Defensywy, która w 37 meczach tylko 24 razy skapitulowała przed graczami rywala. Natomiast ofensywa GKS-u to jest coś niesamowitego w tym sezonie. 132 gole zdobyli jak na razie Bełchatowianie, a to jeszcze nie jest koniec. Jeszcze dzisiaj ostatni krok, ostatni mecz, gdzie ten bilans można poprawić. Teraz GKS jeszcze przed szansą. Wroński szuka tam partnera do Zdybowicza, ale piłka trafia do Wrońskiego. Jest Łukasz Wroński, dogranie. Ależ to była sytuacja. No, kapitalnie tam teraz interweniował bramkarz zrywu Wygoda.
tutaj krótka, szybka powtórka tej akcji. Szczęście dopisało gościom. Oj, też obrońca zrywu pomógł bramkarzowi w tej sytuacji. 15 minuta meczu, 0-0. GKS próbuje głównie tutaj lewą stroną boiska, najwięcej tych ataków i ponownie teraz właśnie lewą stroną Szymorek. Jest dogranie na Zdybowicza. Zdybowicz dobrze tam się zastawia. No i tak gubią się chyba coraz częściej obrońcy zrywu. Tak to wygląda tutaj, naciśnięci bardzo mocno teraz przez gospodarzy. Grzelak do Mizery. Spokojnie interweniuje teraz Sebastian Kosiorowski. Zagranie Kosiorowskiego znów bardzo niedokładnie. Bramkarz zrywu musi poprawić bardzo to wprowadzanie piłki do gry. I teraz spokojnie od stoperów budują swój atak pozycyjny gospodarze. GKS Bełchatów 99 punktów. Tutaj nikt nie ma dzisiaj wątpliwości, że GKS przekroczy tą barierę. Barierę 100 punktów w tym sezonie. 38 spotkanie GKS-u, którego jesteśmy właśnie świadkami. Wcześniejsze mecze to zdecydowanie korzystny bilans dla lidera. 32 wygrane spotkania, 3 remisy i 2 porażki. Teraz w ataku gospodarze znów Szymorek. Dona połowa, ten do Golańskiego, a Artur Golański szansa na dogranie w pole karne, ależ dobra ta piłka Golańskiego. Niestety nikt tego zagrania no nie przewidział, nikt do tej piłki nie doszedł, niestety dla kibiców GKS-u. I zryw wygoda. Goście jak na razie bez groźniejszej sytuacji. Ale tak ten mecz może wyglądać. Wiele z tych spotkań domowych GKS-u właśnie tak wyglądało, a nawet mecze wyjazdowe, gdzie rywale murowali bramkę. I trener Piotr Gawlik, trener zrywu wygoda, teraz gdzieś tam bardzo tak sugestywnie przekazywał swoim piłkarzom, żeby no, postarali się o dokładniejsze zagrania, bo tutaj każda niedokładność może skończyć się groźną kontrą, bramką dla GKS-u Bełchatów. O tym wielokrotnie przekonywali się rywale. A Piotr Gawlik, trener zrywu, oczywiście związany z Pelikanem Łowicz przez wiele, wiele sezonów. Piłkarz Pelikana, ale też to jest naturalne w przypadku zrywu wygoda, że tutaj te połączenia z Pelikanem Łowicz, pobliskim klubem, najbardziej znanym w powiecie łowickim, oczywiście największym klubem, są bardzo, bardzo zażyłe i mocne te więzi. Teraz zryw. O, Białas teraz tam poszukały partnera. Jest szansa. Atak lewą stroną. Kto będzie pierwszy przy piłce? Jest Trzeboński. Już tam szybko nacisnął na rywala. Odzyskana piłka przez gospodarzy. Sierchi na połow teraz. No i żółta kartka. Drodzy widzowie, pierwsza żółta kartka w tym spotkaniu. Kartka w ręku arbitra Różyckiego. 19 minuta meczu. Jakub Bendor ukarany żółtą kartką. Gracz z numerem 77 w drużynie zrywu wygoda. Daleko jednak do bramki Sebastiana Kosiorowskiego. Zobaczymy, czy Golański, no wątpię, żeby tutaj próbował strzelać. Chociaż troszkę dzisiaj padało ta murawa.
może sprzyjać strzałom z dystansu, takim, gdzie piłka może nabrać rozpędu, ale zobaczmy. No, oczywiście jest dogranie w pole karne. Serhii na połowę piłkę złapał, to jest jego miejsce. On tutaj lubi właśnie takimi akcjami piłkę w pole karne wprowadzać. Dobrze teraz powstrzymany przez rywala Łukasz Wroński. Łukasz Wroński, bohater meczu w Radomsku, strzelec bramki w 28 minucie, a później w 68 asystent przy golu Przemysława Zdybowicza. No i teraz jest tutaj już piłka ustawiona w narożniku przy piłce Golański. Przyjmują piłkę goście. Szansa na kontratak. Muszą wracać szybko teraz gospodarze. Trzech graczy w biało-niebieskich strojach już pod coraz bliżej pola karnego GKS-u. Wycofali teraz piłkę goście. Wstrzymali ten atak. Szansa teraz z lewej strony boiska. Oj, spalony tutaj. O, troszeczkę nieporozumienie. Myślę, to zagranie za późno od partnera w kierunku Radosława Kucińskiego. I nadal 0-0. 21 minuta meczu. Myślę, że większość naszych widzów to kibice oczywiście Gieksy. I na pewno w wielu bełchatowskich domach, ale także pewnie na emigracji, bo też sporo osób ogląda nas za granicą. Nerwowe te pierwsze 21 minut. No ale tutaj dzisiaj gra, to jest wielka gra. Tak naprawdę trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać. Choćby 1-0, styl nie będzie ważny. Nikt nie będzie o tym rozmawiał za kilka lat. Ale wszyscy będą pewnie pamiętali ten, miejmy nadzieję, jeden sezon GKS-u w czwartej lidze. A teraz dobrze tutaj powalczył o piłkę Wroński. Dobrze, bo to też ta strata mogła się zakończyć groźną kontrą rywala. Przejmuje znów zryw Wygoda. Teraz dobrze zastawił się graczy gości. Oj, bardzo dobrze Grzelak. Ma tutaj troszkę pracy od początku spotkania. Mikołaj Grzelak często dochodzi do jego pojedynków z Krystianem Białasem, gracz z numerem 9 w drużynie Zrywu. Można też oczywiście na niego zwrócić uwagę. To były piłkarz KS Kutno. Sporo występów w trzeciej lidze ten piłkarz zaliczył i też sporo bramek. Na pewno Grzelak dzisiaj będzie miał co robić w defensywie. Teraz właśnie Grzelak. No i goście, teraz musi uważać defensywa GKS-u, bo już coraz bliżej pole karne. Jest teraz dośrodkowanie, spokojnie piłkę łapie Leon Czernaszenko. Arbiter teraz dostrzegł, że jeden z graczy GKS-u doznał urazu w tej wcześniejszej akcji. Będzie mała przerwa. No i ciekaw jestem, czy będzie konieczne udzielenie pomocy medycznej Mariuszowi Holikowi. Oby nie, to jest filar defensywy GKS-u. Już wszystko w porządku, otarł tam jeszcze dłoń mi twarz Mariusz Holik, twardy gracz. No i chyba tak, oczywiście kwestia tylko formalna. Rzut sędziowski, ale piłka dla GKS-u. Teraz przejęta piłka przez gości, ale tylko na chwilę. Jest tutaj Mikołaj Bociek. Bardzo dobrze popracował w defensywie gracz z numerem 11. Czekamy na jakieś groźne sytuacje GKS-u. Najlepsza to chyba ta, gdzie na linii bramkowej interweniował bramkarz Kosiorowski do spółki ze swoim obrońcą.
Mieliśmy też celny strzał Serhija Napołowa. I kilka groźnych akcji, dośrodkowań. No ale tych strzałów troszkę mało, ale może teraz jest też szansa! No i tutaj jakby wywołani do tablicy gospodarza Artur Golański spróbował dynamiczne wejście w pole karne Artur Golański, ale przypilnował bliższego słupka swojej bramki Kosiorowski. Nadal 0-0. To już była bardzo dobra sytuacja GKS-u. Rozgrzewa się jak na razie bramkarz z Rywu tymi kilkoma sytuacjami. 2-3 interwencje. No ale mamy nadzieję, że w końcu coś się wpadnie, że przynajmniej jeden ze strzałów znajdzie drogę do bramki rywala. Teraz coraz głośniejszy doping tutaj na tym sektorze zajmowanym przez najbardziej fanatycznych kibiców Gieksy. Oni teraz próbują Gieksę ponieść do tego boju, do walki o 3 punkty. Wiedzą, że mają wpływ na grę swojej drużyny kibice. Wielokrotnie w tym sezonie to pokazywali, a teraz strzał i bramka! Ależ gol! Jest Łukasz Wroński! Zobaczmy, jak do tego doszło. Jeden do zera dla GKS-u Bełchatów. Kapitalne uderzenie Łukasza Wrońskiego. Nie zastanawiał się, uderzył z woleja lewą nogą. Bez szans Sebastian Kosiorowski. Ależ teraz tutaj wrzawa na obiekcie w Bełchatowie. GKS prowadzi w meczu o wszystko, w meczu o awans do trzeciej ligi. Proszę Państwa, pierwszy gol w dzisiejszym meczu dla GKS-u Bełchatów. Strzelcem gola z 30 na bieżące Łukasz! 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 Łukasz Wroński, autorem bramki na 1-0. GKS prowadzi od 26 minuty, w zasadzie już 27 prawie na zegarze w tym momencie, kiedy padł ten gol. I mają Bełchatowianie prowadzenie, a kibice domagają się jeszcze jednej bramki. Może teraz znów Wronka. Jest to granie w pole karne. Dobrze teraz interwencja. Pewnie interweniują gracze, gości. A więc na pewno nie będzie to, czego najbardziej obawiali się tutaj kibice, czyli zamurowania bramki przez rywala i wyczekiwanie długie na bramkę GKS-u, bo ta bramka padła w pierwszej połowie, w pierwszych dwóch kwadransach. To naprawdę dobry moment. GKS w takich sytuacjach w tym sezonie najczęściej wygrywał i to wygrywał wysoko. A więc są na najlepszej drodze. To nie jest może szczyt marzeń oczywiście dla kibica GKS-u, awans do tej trzeciej ligi, ale w takim sezonie, gdzie za rywala mają rezerwy Widzewa, też klubu przecież ekstraklasowego z bardzo wysokim budżetem, to jest to, byłby to awans, który naprawdę smakowałby wyjątkowo. Teraz piłka na Zdybowicza. Dobrze interweniuje obrona z Rywu. Jeszcze tam trochę takiego chaosu. I ciekawe, czy Zryw Wygoda teraz spróbuje się otworzyć. Jeśli goście zagrają odważniej, no to może być woda na młyn dla szybkich graczy GKS-u Bełchatów. Białas, Krystian Białas. Odrzutu z autu Damian Kozieł. To granie teraz w pole karne, musi uważać od Czernaszenko, spokojnie piłkę chwyta już Szymorek. Rusza teraz atak GKS-u Bełchatów.
Teraz spokojnie bełchatowianie pograją troszkę piłką, wymienią kilka podań, myślę tutaj w formacji defensywnej. Jeszcze lepiej ustawią sobie ten atak, przygotują atak pozycyjny, oczywiście szukając gdzieś luk w defensywie rywala. Teraz Cholik pokazał, żeby podeszli wyżej gracze ofensywni, bo będzie właśnie tam gdzieś się dogrywał piłkę, ale no nieudane kompletnie to zagranie do Napołowa. I rzut z autu dla zrywu Wygoda. Dzisiaj oczywiście równolegle toczą się inne spotkania w czwartej lidze. Wszystkie mecze o godzinie 17. Ale o tym za chwilę, bo znów GKS w natarciu. Jest Wroński. Oj, z pierwszej piłki tutaj próbował Wroński. Powalczył jednak, odzyskał piłkę, teraz dogranie do partnera, ależ to była kapitalna sytuacja. Fantastyczna interwencja Kosiorowskiego teraz uchroniła tutaj zryw od straty drugiej bramki. Zobaczmy na to uderzenie. No kapitalnie tam spróbował Grzelak. Ale Kosiorowski tym razem skutecznie interweniował i nadal tylko 1-0. Ale coraz śmielej tutaj bełchatowianie chcą zamknąć kwestię tego wyniku jeszcze może w pierwszej połowie. Strzelić drugą, trzecią bramkę i dać sobie dużo spokoju. Tak byłoby oczywiście idealnie, ale czy tak będzie, zobaczymy. Jest przy piłce teraz Golański. Cholik do Jarosława Trzebońskiego, tego piłkarza. Naprawdę nie możemy się nachwalić. Wiemy, że GKS to jest drużyna, która gdzie tutaj w defensywie może nie ma aż tyle roboty, ile w przypadku innych klubów, ale jednak Jarosław Trzeboński imponuje równą formą w tym sezonie. Ten młody zawodnik tutaj, który wszedł z buta, tak to można określić, do 11 GKS-u w tym sezonie. Zaufał mu trener Jóźwiak i myślę, że w trzeciej lidze też będzie pewnym punktem swojej drużyny, a na pewno nauczy się bardzo dużo. I teraz zryw Wygoda nie może wyjść z własnej połowy. Otoczony już teraz tutaj trzema piłkarzami GKS-u, zawodnik zrywu, Kuciński. Ale przerywa teraz arbiter grę. Na murawie leży Łukasz Wroński, strzelec złotej bramki jak na razie w tym momencie. Bramki, która może dać awans do trzeciej ligi. Teraz wyszło słońce na Gieksa Arenie. Jest dzisiaj ciepło, około 20 stopni, ale naprawdę niezłe warunki do rozgrywania spotkania. No i teraz zryw. Zryw Wygoda, tutaj jest szansa teraz, żeby tę piłkę dobrze rozegrać, bo jest troszeczkę miejsca. Tam z prawej strony już wbiega w pole karne gracz zrywu, pada na murawę, arbiter pokazuje, że nic nie było. Czysta interwencja Cholika, ale będzie rzut rożny dla gości. Już po piłkę, do piłki podąża Kuciński. Teraz tutaj trzeba się skupić, trzeba się skoncentrować w obronie GKS-u, nie można pozwolić sobie na żadne błędy. Stały fragment gry, rywale są dobrzy w tych stałych fragmentach gry, a tym razem a całe szczęście dla gospodarzy, strzał niecelny. No już teraz rozpoczął Leonid od Czernaszenko. Podeszli rywale. No zobaczymy, jak GKS wyjdzie spod tego pressingu. Bardzo dobrze. Łukasz Wroński minął rywala, wziął go na plecy. Przewrócił się. Faulowany oczywiście gracz gospodarzy. A teraz atak lewą stroną boiska. Przedziera się tam gracz GKS-u. Przechwycili jednak goście, czterech piłkarzy, już pięciu na połowie GKS-u, ale no teraz fatalna strata piłkarza zrywu.
Serhi Napołow. Czy to będzie jego mecz? Zobaczymy. Ale jest też szansa dla GKS-u, bo niepotrzebnie tę piłkę przyjmował teraz Zdebowicz. Akcja w trójkącie Napołow, Wroński, Zdebowicz. I ten ostatni, wydaje się, zmienił zdanie w ostatniej chwili. No tutaj trzeba było strzelać z pierwszej piłki, to była dobra pozycja. 10-11 metrów od bramki rywala na wprost. No ale dobrze, na pewno jeszcze będą kolejne okazje dla Zdebowicza, również jednego z tych bohaterów meczu w Radomsku. A tamto spotkanie to mecz, o którym na pewno kibice GKS-u będą pamiętać długo. Fantastyczna oprawa z obu stron kibiców obu drużyn. Bardzo głośny doping, mecz z lokalnym rywalem, taki derbowy i do tego wygrany. Niezwykle istotny mecz w walce o awans. Teraz zryw. No teraz próbują troszeczkę wciągnąć rywala na swoją połowę. Piłkarze GKS-u pozwalają zrywowi tę piłkę rozgrywać, nie presują już tak mocno na połowie rywala. Zobaczmy, ale jest tam też kilku graczy GKS-u przyczajonych, tylko na czekających na odbiór piłki. Właśnie przed chwilą było bardzo blisko. Mówiłem o tym, że dzisiaj wszystkie mecze o godzinie 17. Oczywiście nie odbędzie się mecz planowany z udziałem LKS-u Kwiatkowice, bo ta drużyna wycofała się z rozgrywek przed startem rundy wiosennej, ale ten drugi niezwykle istotny mecz w Strykowie. Zjednoczeni Stryków podejmują Widzew 2 Łódź. I tam Widzew musi wygrać. Liczyć też tutaj na potknięcie GKS-u, żeby ten awans wydrzeć Bełchatowianom. Także gracze Gieksy mają wszystko w swoich nogach. No i oczywiście głowach, bo tutaj też kwestie mentalne i nastawienie takie psychiczne jest bardzo ważne. Natomiast wiemy, że piłkarze GKS-u to gracze otrzaskani w tych wyższych ligach i miejmy nadzieję udźwignął ten ciężar. Teraz piłka na środku boiska. Zobaczmy. Szukają sposobu gracze zrywu na defensywę GKS-u. No to nie jest łatwe zadanie. Znaleźć drogę do bramki Leonida Odczenaszenki. Nie udało się to zrywowi jesienią, ale tam mówiłem o tym mecz przyzwoity bardzo w wykonaniu gospodarzy. Porażka 0-2 u siebie. I teraz Gieksa przy piłce. Mariusz Cholik, były gracz Skry Częstochowa. O, po spadku Skry do drugiej ligi i w przypadku awansu GKS-u ta różnica pomiędzy byłą drużyną Mariusza Cholika a obecną to będzie tylko jedna liga. A teraz piłka w pole karne, Kosiorowski. Bramkarz zrywu tę piłkę wybija poza boisko. Dobre dośrodkowanie, takie naprawdę mocne. Mówiłem też o tym, że słońce tutaj świeci dosyć mocno w tej chwili, więc bramkarz też musi dobrze tutaj tor lotu piłki oceniać. Łatwo o pomyłkę, a teraz piłka znowu w polu karnym drużyny z okręgu Skierniewickiego, z powiatu łowickiego, z gminy Łowicz. Szymorek teraz jeszcze tę piłkę złapał. Brawa dla Mateusza Szymorka. To jest taki gracz, który nigdy nie odpuszcza. Haruje tutaj zawsze po tej swojej lewej stronie boiska, po całej długości murawy. Ale teraz GKS próbuje drugą stroną. Piłka do środka, do Golańskiego. Golański. Golański 2-0, drodzy widzowie.
Mamy drugą bramkę w tym spotkaniu. Płaskie uderzenie Artura Golańskiego. No, zrobił golo to, z czego jest znany. Dostał podanie, podciągnął kilka metrów z piłką. Znalazł gdzieś tam lukę, uderzył bardzo dokładnie, bo to nawet nie było jakieś atomowe uderzenie, ale naprawdę dokładne. Piłka wpadła tuż przy słupku bramki strzeżonej przez Sebastiana Kosiorowskiego, który po raz drugi musiał skapitulować w tym spotkaniu. 40. No już w tej chwili pierwsza minuta, w 40. minucie na pewno tak ta minuta została zapisana przy nazwisku Golańskiego. Artur! Artur! A więc Artur Golański, a wcześniej Łukasz Wroński, oni autorami trafień, ci piłkarze, którzy no tutaj no mieli dawać właśnie takie ważne punkty, dawać niezwykle dużo liczb w statystykach i tak jest w tym sezonie. Zarówno Golański, jak i Wroński, czołówka tutaj strzelców całej ligi, do tego jeszcze sporo asyst, a golo dokłada jeszcze do tego wszystkiego umiejętność rozgrywania piłki w środku pola, wykonywania bardzo dobrze stałych fragmentów gry, więc no niezwykle istotny gracz dla GKS-u. No i dźwiga ten ciężar drużyna GKS-u jak na razie. To, o czym mówiłem, w głowach ten mecz sobie, do tego meczu są przygotowani bardzo dobrze i w głowach na pewno ten mecz gdzieś się przerabiali już kilkanaście razy, może więcej przed tym spotkaniem i na razie wszystko zgodnie z tym, jak sobie to wyobrażali kibice GKS-u. 2-0. No i humory dopisują. Tutaj teraz na trybunie VIP maskotka bełchatowskiej drużyny. Wszyscy uśmiechnięci. Pozdrawiają się tutaj. Humory naprawdę zdecydowanie lepsze niż jeszcze pół godziny temu. A mamy też informację o wyniku meczu w Strykowie. Zjednoczeni prowadzą z Widzewem 2 Łódź 1-0, więc tutaj też to jest wiadomość bardzo dobra dla kibiców gospodarzy. Informację otrzymaliśmy 2 minuty temu dosłownie, więc myślę, że tam jest duża szansa, że taki wynik się utrzymuje. Oczywiście przy porażce Widzewa tutaj GKS no, nawet nie musiałby wygrywać tego spotkania, ale teraz jest szansa i bramka! Przemysław Zdybowicz. Zobaczmy, stały fragment gry. Golański do Zdybowicza. Jest 3-0. No i teraz tam asystent i strzelec bramki zadowoleni, wyściskali się, przybili piątki. Na twarzy Artura Golańskiego widoczny uśmiech. Zdybowicz również zadowolony, no bo oczywiście dogranie na centymetry. Idealne do Zdybowicza. A Kosiorowski bez szans. Drodzy Państwo, trzeci gol w dzisiejszym meczu dla GKS-u Bełchatów. Strzelce pola z dziewiątką na koszulce. Przemysław! No i teraz również Przemysław Zdybowicz tutaj doczekał się tych gromkich okrzyków i gratulacji ze strony kibiców. A więc Wroński, Golański, Zdybowicz. W takiej kolejności strzelali piłkarze GKS-u. No i tutaj, no nie wiem, co musiałoby się wydarzyć. Co wydarzyć w szatni zrywu Wygoda? Jak musiałby swoich piłkarzy zmotywować Piotr Gawlik, żeby byli oni tutaj w stanie jeszcze powalczyć o punkty?
Ale wiemy, że w piłce nożnej, nawet reprezentacyjnej, ostatni mecz kadry Polski, spotkanie z Mołdawią, nasi kadrowicze udowodnili, że mimo dużej różnicy poziomów, klas, można ustąpić dużo słabszemu rywalowi, nawet prowadząc 2-0. A teraz szansa, przedzierał się Szymorek. Piłka poza boiskiem. Za chwilę zakończy nam się ten regulaminowy czas gry w pierwszej połowie. No i tak jest. W tym momencie arbiter zakończył pierwszą połowę. 3-0 prowadzi Gieksa przy Sportowej na Gieksa Arenie. Witajcie drodzy widzowie, już za moment początek drugiej połowy spotkania w Bełchatowie. GKS kontra Zryw Wygoda. Trzy zmiany w drużynie Zrywu Wygoda. Za moment oczywiście postaramy się te wszystkie zmiany wyłapać, ale no, reaguje trener Gawlik. Niezadowolony z postawy swoich piłkarzy, no ale tutaj oczywiście myślę, że Zryw Wygoda faworytem raczej nie był. No i zobaczymy, jak te zmiany wpłyną na grę drużyny z okręgu skierniewickiego. Zera prowadzi GKS, tak jak możecie zobaczyć oczywiście na prezentowanym przez nas wyniku, na prezentowanej grafice. Jeśli ktoś teraz dopiero zaczął oglądać naszą transmisję, no to wszystko co najlepsze rozpoczęło się w 26, już prawie 7 minucie spotkania. Kapitalne uderzenie z woleja Wruńskiego. On tutaj rozpoczął to strzelanie, a później bramki padały w minutach 40, 42. Tutaj strzelali Golański zza pola karnego oraz Przemysław Zdybowicz po podaniu Golańskiego. A także GKS ma jak na razie wynik, który jest potrzebny do awansu, a teraz uderzenie z dystansu. Ale tutaj oczywiście też w przerwie sporo osób śledziło relacje na żywo. Na żywo też ze Strykowa, chociażby wynik, który jest dostępny w internecie. No i tam 2-0, to o czym też informowaliśmy Was tutaj. Na tej transmisji 2-0 dla Zjednoczonych. Niespodzianka jak na razie w Strykowie. Ale to wynik oczywiście, który tutaj tylko może cieszyć kibiców GKS-u. Chociaż wiemy, że w przypadku wygranej GKS-u wynik w Strykowie nie będzie miał żadnego znaczenia. Ale może tak być, że GKS będzie jedyną drużyną w czwartej lidze, Betcris w czwartej lidze, która przekroczy tutaj tą magiczną granicę 100 punktów w tym sezonie. No i teraz spokojnie Bełchatowianie. Trzeboński do Holika. A coraz głośniej tutaj na Sportowej. Kibice czują, że tutaj dzisiaj będzie wielkie święto w Bełchatowie. Nie tylko święto miasta, ale też święto sportowe dzięki piłkarzom GKS-u. A teraz przedzierał tam się Wroński. Walczył z rywalem Jakubem Bendorem. To piłkarz, który został ukarany przez sędziego Różyckiego w pierwszej połowie spotkania żółtą kartką. I teraz właśnie ponownie Bendor do bramkarza. No mimo tego, że przegrywają, że są na pewno, mają troszkę mniej umiejętności piłkarskich goście od gospodarzy, to próbują jednak rozgrywać od bramkarza.
Inna sprawa, że to te wprowadzania piłki do gry, te dalekie podania w wykonaniu Kosiorowskiego, no, zostawiają dużo do życzenia. A teraz jest szansa i 4-0! Łukasz Wroński autorem tego trafienia. No i szybko, bardzo szybko kontynuują. Już można powiedzieć festiwal strzelecki piłkarze GKS-u Bełchatów. 50. minuta meczu. No idą jak po swoje Bełchatowianie. Cieszą się kibice. Oczywiście my tutaj już patrzymy, co dzieje się na boisku, bo za moment wznowi grę Zryw Wygoda, ale no na trybunach naprawdę wielka radość. Łukasz Wroński z dubletem w dzisiejszym spotkaniu, przynajmniej jak na razie. Jeszcze jeden, jeszcze ciągle mało kibicom GKS-u. Właśnie jeszcze jeden niosło się po trybunach Gieksy Arena. No i święto tutaj też już wśród kibiców, doping na dwie trybuny. A Zryw Wygoda, no co teraz mogą zrobić goście? Wynik wydaje się sprawą rozstrzygniętą. Kwestia wygranego spotkania przez GKS, ale oczywiście Zryw będzie pewnie próbował strzelić bramkę honorową. Jak na razie w tym spotkaniu niewiele roboty miał Leon Czernaszenko. To zupełnie inny mecz niż to spotkanie z RKS-em Radomsko. A dodajmy, Zryw Wygoda ostatnio naprawdę nieźle sobie poczynał. Pokonał chociażby Polonię Piotków Trybunalski 3-1. Borutę Zgierz aż 5-1. Teraz próbują goście. Lewą stroną boiska jest szansa dla Zrywu, żeby tę piłkę dograć w pole karne. Chyba tak spróbują właśnie. Ale teraz zablokowany tam zawodnik z Wygody. A to Michał Świdrowski, jeden z piłkarzy, którzy pojawili się od początku drugiej połowy na boisku. Właśnie gracz z numerem 8. Na boisku zameldował też się Bartosz Wódkiewicz z 18. Na drugą połowę na pewno na boisko nie wyszedł w drużynie gości Krystian Białas. Ale mamy teraz stały fragment gry. Stały fragment dla gości. Rzut wolny. No tutaj na pewno będzie próba dośrodkowania gdzieś przed bramkę od Czernaszenki. Jest sporo graczy z Rywu w polu karnym. Jest to dośrodkowanie. Najwyżej skacze do piłki Holik. A jeszcze tam próbował z 17 Kuciński. No ale piłka jednak poza boiskiem. Zryw Wygoda, mówiłem o tym, że w niezłej dyspozycji. 4 ostatnie mecze to wygrane. Właśnie wspomniane spotkania z Polonią, z Borutą Zgierz, ale także z WKS-em Wieluń i Stalą Niewiadów. Wszystkie te mecze Zryw wygrał. Zapewnił sobie utrzymanie, chociaż ten sezon troszkę gorszy niż poprzedni.
A teraz rusza GKS, piłkę tutaj przechwycili przy bocznej linii bełchatowianie, jest Wroński. Wroński, tam już kilkadziesiąt metrów z piłką przebieg do Golańskiego. Golański na prawą stronę do Serchia na połow. Spokojnie tę piłkę wycofał do partnera. A to, przepraszam, Zdybowicz przed momentem. Teraz Serchi na połow przy piłce. Jeszcze Morek. Ale spokojnie teraz Bociek. Golański. Do Mizery. Mizera próbuje tam się urwać teraz obrońcy. Jest dośrodkowanie jeszcze. Złożył się tam do strzału Serchi na połow. Trafił jednak rywala. A co do Przemysława Zdybowicza, strzelił bramkę w tym spotkaniu na 3-0. Jesienią również zaliczył jedno trafienie z tym rywalem właśnie w Wygodzie w tym wygranym meczu 2-0. A tam listę strzelców uzupełnił Holik. No i zobaczymy, może dzisiaj też Mariusz Holik wpisze się na listę strzelców. Tutaj z prawej strony też widzicie innych operatorów kamer. Dzisiaj tutaj sporo osób na tym balkonie, gdzie transmitujemy dla Was mecz. Wszyscy chcą pokazać awans GKS-u do trzeciej ligi. I teraz zryw. Bardzo dobrze, Szymorek. Dośrodkowanie teraz w pole karne, spokojnie Holik. Piłka w rękach Leonida Odczenaszenki. Oj, Bociek przy piłce. Teraz bardzo mocno uspokojni grę gospodarze. W ostatnich minutach częściej to zryw, Wygoda znajduje się pod bramką GKS-u, ale nic z tych ataków gości groźnego nie wynika w całym spotkaniu. No tutaj chyba nie oddali żadnego groźnego strzału jeszcze. A teraz piłka już tutaj na drugiej stronie boiska. Kto przy niej się utrzyma? Są gracze zrywu. No i teraz z pierwszej piłki pograli. Już wpada w pole karne gracz drużyny gości. Jeszcze tam broni Odczenaszenko. Próbował zaskoczyć go Damian Szczepański, a Leonid Odczenaszenko po raz pierwszy w tym spotkaniu rozmuszony do takiej trudniejszej interwencji. I teraz przy piłce bełchatowianie. Jest teraz doskonałe podanie. Tam z prawej strony urywa się Mizera. Kamil Mizera, jest Zdybowicz w środku. Do niego piłka, ależ teraz zepsuł Przemysław Zdybowicz. No złapał się za głowę jego kolega Kamil Mizera, bo wyłożył mu piłkę jak na tacy. Naprawdę idealna sytuacja, ale zmarnowana przez Zdybowicza. Także 4-0. Poczekamy jeszcze na kolejne bramki w tym spotkaniu. 59. minuta meczu w Bełchatowie. Kibice GKS-u oczywiście uradowani. Niektórzy tutaj wierzyli, że no, może być taki mecz, klasyczne bicie głową w mur. Ale od początku GKS zaatakował. I to się opłaciło, a teraz na połow.
Ależ ten gracz jest dynamiczny, naprawdę w ofensywie robi dużo wiatru, a teraz Kosiorowski zdjął tę piłkę, już czyhał na nią Łukasz Broński. Szymorek. Szymorek do na połowa, tam jeszcze wymiana podań. Przy piłce utrzyma się Gieksa, jest Golański. Dobrze teraz interweniuje obrońca zrywu, ale miał problemy, żeby utrzymać się na nogach. Gdzieś stracił równowagę, jeszcze powalczył o piłkę, odzyskał ją piłkarz w biało-niebieskim stroju. Za chwilę kolejna zmiana w drużynie zrywu. Przygotowany do wejścia gracz z numerem 28, Hubert Matyjas. Zobaczymy, kto opuści murawę. No ale zryw teraz lewą stroną. Zobaczmy, jest wstrzymana troszeczkę ta akcja. Spróbują być może przerzucić piłkę na prawą stronę goście. Zdybowicz teraz doskonale, jest Wroński. O, nieudany ten kontratak Gieksy. I piłka teraz zagrana tam na prawą stronę. Jednak szybko odzyskują ją goście. Bardzo dobrze teraz, sprytnie gracz zrywu Wygoda. Igor Tomaszewski tam bardzo ładnie się zamarkował przyjęcie piłki, ale zdobyli goście może kilkanaście metrów, później piłkę wycofali, no i tak to wygląda. Trudno jest sforsować obronę Gieksy, która oczywiście nie we wszystkich meczach była bezbłędna, ale jednak w całym sezonie tylko 24 stracone gole przy 135 w tym momencie strzelonych, bilans bramek plus 111. Dla GKS-u Bełchatów kapitalny rezultat. A i teraz piłka poza boiskiem. Myślę, że długo nikt w tej lidze takiego dorobku strzeleckiego nie będzie miał. Rzut rożny teraz dla gości. A też kilku graczy już przygotowanych do wejścia w drużynie GKS-u. Dwóch dokładnie. Zaraz o tym powiem troszkę więcej, bo jest to środkowanie. Tam jeszcze interweniował obrońca GKS-u. I piłka gdzieś się... Tak, dotknęła po raz... Dotknęła piłkarza Gieksy Jarosława Trzebońskiego. Dlatego będzie rzut rożny dla zrywu. Teraz mała przerwa. Przy tutaj bocznej linii pod tym balkonem, gdzie transmitujemy to spotkanie. Widzę rozgrzewających się w drużynie Gieksy Miłosza Nowaka i Bartomieja Bartosiaka. Już tutaj przygotowani za chwilę do wejścia piłkarze Gieksy. Jest też zawodnik zrywu. Ale to pewnie po tym stałym fragmencie gry jest też rzut rożny. Wracamy już pod bramkę Leonida Odczenaszenki. No dużo piłkarzy przed bramkarzem GKS-u, tam spory gąszcz właśnie nóg. Ale kapitalnie teraz wydawało się odzyskać tę piłkę Mizera. No walczy jednak Kamil Mizera w tym spotkaniu. On za każdym razem, gdy pojawia się na boisku, chce udowodnić swoją przydatność. Dzisiaj w pierwszym składzie pojawił się właśnie Kamil Mizera na to spotkanie. No kilka razy tutaj bardzo szybko
poruszał się po tym prawym skrzydle i też gdyby większa może koncentracja u Zdybowicza, miałby pewnie asystę Mizera. Teraz Wroński. Rusza Łukasz Wroński, złamał tam do środka, jest dogranie właśnie do Mizery. Mizera, pole karne zrywu, strzela Mizera, ale broni też bardzo dobrze Kosiorowski. No i teraz będzie troszeczkę zamieszania ze zmianami, bo tak naprawdę będą dwie podwójne zmiany w obu drużynach. Po dwóch zawodników opuści boisko. W drużynie Zrywu na murawie zameldował się właśnie z 15 Tomasz Wutkiewicz. Drodzy Państwo, dwie zmiany w zespole DKS Bełchatów. Dziękujemy za grę w dzisiejszym meczu. Boisko opuścili Sergiej Napolow i Mikołaj Bociek. Z boiska zeszli Bociek i Napołow. W drużynie GKS-u pojawili się Bartosiak oraz Miłosz Nowak. A w drużynie Zrywu pojawił też się na boisku awizowany przeze mnie wcześniej Matyjas. A Matyjas na boisku pojawił się za Romana Perijoka, kapitana Zrywu. Rzut z autu dla Bełchatowian. Do piłki już podchodzi Szymorek. Mateusz Szymorek. Myślę, piłkarz, może który nie zawsze imponuje jakimiś tutaj liczbami po tych spotkaniach typu asysty czy bramki. To robi bardzo dużo dobrego w grze ofensywnej, przede wszystkim GKS-u. Chociaż jest to lewy obrońca. Ale taki, którego każdy chciałby w swojej drużynie mieć. I teraz z prawej strony jest dogranie w pole karne. Szansa na strzał, ależ teraz, no tutaj niewiele brakowało. Zobaczmy jeszcze na to uderzenie, a już teraz wracamy na murawę. Piłka na połowie GKS. 67. minuta spotkania. Teraz przewrócony zawodnik Zrywu Wygoda, faulowany Jakub Bendor. Dzisiaj 24 czerwca, za nami noc świętojańska, najkrótsza noc, tak można powiedzieć, w roku. Bardzo krótka i też krótki ma być pobyt GKS-u w tej czwartej lidze. Ma być tylko jednosezonowy i taki pewnie będzie, bo teraz zamyka tutaj sprawę już na pewno. Zresztą ona wcześniej była zamknięta, ale kapitalne uderzenie Łukasza Wrońskiego. Zobaczmy, fantastycznie takim rogalem. To prawie w samo okienko bramki Kosiorowskiego. 5-0, drodzy widzowie, naprawdę fajerwerki teraz odpalił Wronka. I kompletuje hat-tricka Łukasz Wroński. W tej chwili mamy 69. minutę meczu. Niewiele ponad 20 minut regulaminowego czasu gry zostało jeszcze w Bełchatowie. Wątpię, żeby tutaj arbiter
tego spotkania. Albert Różycki doliczał jakieś dodatkowe minuty, bo no goście w tej chwili już chyba tylko zastanawiają się, ile jeszcze tutaj GKS dorzuci. To już takie granie, strzelanie do wiwatu, można powiedzieć. Tutaj dzisiaj wielka radość w Bełchatowie będzie i wielka feta. Wiem, że jak chodzi o samo świętowanie tego awansu, no to tak nie będzie ono zorganizowane na mieście przez to, że są właśnie dni Bełchatowe, ale na pewno przecież kibice GKS-u, których jest tutaj tysiące w Bełchatowie, wyjdą właśnie na miasto i dzisiaj oni będą bardzo dobrze słyszalni, widoczni i na pewno impreza będzie do białego rana, a ta noc będzie może i krótka, jak o tej porze roku, ale na pewno bardzo gorąca. I teraz Bełchatowianie, doskonałe podanie do Bartosiaka, będzie chyba sam na sam. Bartosiak wykłada tam do Golańskiego, ależ to teraz zepsuł. Ja to przepraszam, Zdybowicz. Kolejny raz w tym meczu. No zobaczmy, w takiej sytuacji musi trafić w bramkę napastnik. Ale jeszcze spore rozluźnienie wśród piłkarzy GKS-u. Ale to powinna być szósta bramka. No ale jeszcze pewnie będą szanse na podwyższenie tego wyniku. Teraz zryw Wygoda. Jest do grania na prawą stronę boiska. Już coraz bliżej bramka od Czenaszenki. No ale też kilku graczy GKS-u próbuje przeszkodzić w oddaniu tego strzału. Tam jeszcze przedziera się Kuciński. Teraz tam dobrze dograli na lewą stronę. Gracze zrywu, jest to granie. Bardzo czujnie Jarosław Trzeboński. A teraz piłka w środkowej strefie boiska. Wycofali się troszeczkę z tym atakiem goście. Jakub Bendor. Utrzymuje się przy piłce Bendor. Już wpada w pole karne, ale profesor Szymorek ustawiony idealnie w tej sytuacji. Walczy teraz z dwoma rywalami Szymorek. Spokojnie. Ależ teraz Bartosiak to zrobił w polu karnym na spokoju. Widać spore już rozluźnienie w drużynie GKS-u. Piłkarze, którzy... Trzeba przyznać, oczywiście były takie momenty w tym sezonie, gdzie drużyna GKS-u zawodziła swoich kibiców. Był tutaj mecz chociażby z Widzewem 2 Łódź przegrany. Był remis w rundzie wiosennej, też na Łodziance z Widzewem, gdzie kibice oczekiwali wygranej. Był mecz nie tak dawny przecież z Pogonią Zduńska Wola, z Patkowiczem już z tej ligi, zremisowany tutaj 2-2. Tych wpadek było 5. Presja ciążąca na graczach GKS-u rosła po każdej takiej właśnie wpadce. Była pewna hiperbola tutaj tych emocji i oczekiwań. Emocji, bo oczekiwania od początku były bardzo wysokie co do piłkarzy. No i teraz można już powiedzieć, że piłkarze Kieksy to dźwignęli. Dadzą ten upragniony awans swoim kibicom, którzy również zasługują na pochwały, bo czy to mecz u siebie, czy wyjazd, kibice Kieksy brunatni byli ze swoimi pupilami wszędzie przez cały sezon. Już kibice świętują, wiedzą, że awans będzie dzisiaj dla Kieksy. Artur Golański ustawia teraz piłkę, będzie rzut wolny. Mimo tego, że pojawił się Bartosiak na boisku, a no właśnie, tak, będzie teraz Bartosiak też ustawiony przy piłce. Myślałem, że zostanie tam Grzelak. No i ten standardowy w rundzie wiosennej wariant, czyli Golański, Bartosiak przy piłce. Ten rzut wolny za chwilę, dlatego że będzie jeszcze zmiana w drużynie GKS-u Bełchatów. Schodzi z boiska Kamil Mizera. Boisko opuszcza Kamil Mizera. W jego miejsce Kacper Czapla. No tak, Mizera pokazał się z dobrej strony. Tutaj troszeczkę brakowało, myślę, skuteczności jego partnerom z ataku. Sam też miał szansę parę minut temu na pokonanie Kosiorowskiego.
ale dobry mecz Mizery. Zryfy Wygoda, czy... No właśnie, nawet problem jest, żeby wyprowadzić szybki kontratak. Szybko wrócili Bełchatowianie po tym stałym fragmencie gry. Piłkarze GKS-u teraz stracili piłkę. No ale właśnie, Kosiorowski, bramkarz zrywu, zagrał jednak bardzo spokojnie. Jakub Bendor teraz przy piłce. A myślę, że akurat ten piłkarz w drużynie zrywu ma niezłe umiejętności. Sporo tutaj na tym skrzydle dzisiaj za nim musieli się nabiegać gracze GKS-u, przynajmniej w tych pierwszych 75 już minutach tego spotkania. Teraz właśnie znów Bendor przy piłce. Gracze zrywu coraz bliżej bramki od Czernaszenki. Może uda się oddać celny strzał. Teraz zablokowane to uderzenie. Kibice GKS-u świętują tutaj cały czas, śpiewając "Awans jest nasz". To będzie wielkie święto po tych nerwowych miesiącach, tym strasznie nerwowym całym sezonie. Pamiętam pierwszy mecz tego sezonu w Bełchatowie, spotkanie ze Skalnikiem Sulejów. Wygrany mecz 4-1, gdzie Skalnik pokazał się z niezłej strony, gdzie Gieksa musiała się jednak mocno nabiegać piłkarze GKS-u, żeby w tym spotkaniu wygrać. No to jednak wszyscy liczyli, że będzie łatwiej o ten awans. Natomiast później drużyna Widzewa 2 Łódź wyrosła na takiego godnego rywala, tutaj bardzo trudnego zresztą. I ta walka emocjonująca do ostatniej kolejki. Ale walka, którą GKS wygra i zamelduje się w trzeciej lidze. Czy w trzeciej lidze też to będzie krótki przystanek? Zobaczymy. Trzecia liga jest niezwykle wymagająca. Drużyny z naszego województwa ŁKS i Widzew, pierwsze drużyny tych klubów największych w naszym województwie, utknęły w tej trzeciej lidze. Tam nie było wcale łatwo. Liczymy, że GKS poradzi sobie lepiej i zamelduje się niebawem w lidze drugiej. Ale oczywiście też będzie bardzo gorący okres ten transferowy. Zobaczymy, jakie wzmocnienia w drużynie GKS-u, czy tym składem w trzeciej lidze wystąpi. A teraz szansa, słupek teraz uratował Kosiorowskiego. Dużo szczęścia miał bramkarz zrywu w tej sytuacji. Piłka teraz dla gości. Goście przy tej piłce się utrzymują na połowie GKS-u. Oj, nieporozumienie w drużynie gości teraz. Szczepański za mocno podawał do Bendora. Za chwilę zmiana w drużynie zrywu. Już tutaj zbiega arbiter liniowy do środka boiska. Na boisko wejdzie Hubert Kania. A z boiska zszedł Kuciński, Radosław Kuciński. No, poklepał go po plecach trener Piotr Gawlik. Kuciński walczył, nie można mu tego odmówić. Tutaj to nazwisko padało podczas transmisji kilkanaście razy, myślę. Ale Zryw jest dzisiaj drużyną o co najmniej jedną klasę gorszą od GKS-u, to widać. GKS skoncentrowany, nakręcony od początku tego spotkania, żeby wygrać. No i tylko brakowi skuteczności Gieksy goście zawdzięczają to, że stracili 5 bramek jak na razie do tej pory.
gracze zrywu jeszcze przy piłce. Dzisiaj oczywiście mówiłem o tym, wszystkie mecze o godzinie 17. Taki mamy sezon, gdzie losy awansu rozstrzygane są w ostatniej kolejce, ale też walka o utrzymanie do samego końca. Tam też kilka drużyn zamieszanych w walkę o utrzymanie. Z ligi spada 5 drużyn, wliczając w to zdegradowany LKS Kwiatkowice, drużynę, która się wycofała z ligi. O, więc emocji nie brakuje w tej 38 serii gier, a teraz rusza Gieksa, jest już pole karne, czy będzie szósta bramka? No nie! Pomylił się teraz zawodnik IKS-u. Sam na sam, doskonała sytuacja. Osiemdziesiąta minuta meczu, nadal 5-0. To Bartomiej Bartosiak tę sytuację zepsuł chwilę temu. Chwilę wcześniej. Bo teraz cały stadion w Bełchatowie podskakuje, aż tutaj rusza się balkon, na którym jesteśmy. No widać tutaj całą masę energii u kibiców GKS-u Bełchatów. Może widzicie te ruchy kamery. Tak faluje teraz nawet trybuna, na której jesteśmy. A jest szansa, ależ teraz słupek. Po uderzeniu Wrońskiego. Zobaczmy, piłka musnęła jeszcze słupek strzeżonej, bramki strzeżonej przez Kosiorowskiego. Drodzy Państwo, chciałbym raz jeszcze przypomnieć to, co mówiłem w przerwie dzisiejszego meczu, że po zakończonym meczu proszę Państwa, abyście bezpiecznie pozostali na swoich miejscach na trybunach. I teraz speaker tutaj informuje, prosi wręcz kibiców GKS-u, żeby po ostatnim gwizdku nie wbiegli na murawę. No nie wiem, czy tutaj się do tego zastosują, bo będzie wielka radość po tak wyczerpującym też, myślę, emocjonalnie sezonie, żeby będzie okazja, żeby też piłkarzom podziękować za tą walkę do końca o ten awans, za to, że wierzyli do końca, że Widzew 2 czy może się gdzieś potknąć. To potknięcie nastąpiło w Kutnie. No i właśnie od tej porażki Widzewa 2 z KS Kutno w doliczonym czasie gry. Tutaj nie tak dawno temu zresztą GKS skoczył na fotel lidera i tego fotelu lidera nie odda już do końca. GKS Bełchatów będzie miał 102 punkty. Tak, tak, 102 punkty. Kapitalny rezultat punktowy. No ale teraz jeszcze zobaczmy. Przejdźmy na drugą stronę boiska, bo tutaj jest akcja GKS-u Bartosiak. Przewrócony Bartomiej Bartosiak. Będzie szansa z rzutu wolnego jeszcze przed Gieksą. Oczywiście dzisiejszą transmisję realizuje dla Was Krzysztof Kowal, dzisiaj jednoosobowo, więc tutaj oczywiście za każde opóźnienie ruchu kamerą z góry przepraszam, ale staram się, żebyście widzieli to, co najważniejsze na Gieksa Arenie. Rzut wolny, 3 zmiany w drużynie GKS-u. Ale to tak, żeby kibice mogli pogratulować, podziękować za cały sezon, myślę, schodzi to trio ofensywne, Łukasz Wroński, Przemysław Zdybowicz, a także Artur Golański. Oni teraz żegnani gromkimi brawami przez swoich kibiców, kibiców Gieksy. Wielkie brawa, panowie. Dzisiaj też zrobiliście kawał dobrej roboty. A na boisku pojawili się Warnecki, Berłowski. No i oczywiście Bartosz Bujalski z dziesiątką. A teraz zryw Wygoda. Próbowali takim długim podaniem zaskoczyć GKS Bełchatów. Goście spod Łowicza.
Teraz właśnie kibice skandują głośno nazwisko Golańskiego, wcześniej Wrońskiego. Tutaj oczywiście możemy mówić, że głównie architekci awansu to są ci piłkarze ofensywni, bo oni strzelili tych goli 137 już teraz w tym sezonie. Czyli właśnie Wroński przede wszystkim, Zdybowicz czy Golański chociażby, tak? Bartosiak również sporo bramek, no ale też dodajmy, że obrona grała naprawdę bardzo dobry sezon. Trzeboński, Holik w takich meczach jak ten, myślę, podsumowując sezon, można tutaj pochwalić całą drużynę Gieksy. Oczywiście liderów wymieniliśmy na początku i ich nazwiska też skandowali kibice. Ale cała ekipa Gieksy nie pękła, ten awans wydarła rywalowi z Łodzi. Już takie odliczanie, myślę, do końcowego gwizdka. Goście z Ryfy Wygoda spróbują pewnie jeszcze oddać jakiś strzał na bramkę od Czernaszenki. Z tym było bardzo trudno w tym spotkaniu, ale też myślę, że już wielu z piłkarzy z Ryfu chciałoby, żeby ten mecz się po prostu zakończył. Oni i tak zrealizowali swój cel, czyli utrzymanie w czwartej lidze. No a tutaj dzisiaj ten mecz to był dla nich taka wisienka na torcie też udanego sezonu. Zagrać przed taką publicznością, przed taką publiką w Bełchatowie z takimi graczami właśnie. Fantastyczna sprawa i też nauka dla niektórych piłkarzy. A drodzy widzowie, wszyscy dostaną chyba szansę występu dzisiaj w drużynie GKS-u, bo z boiska schodzi Leonid Odczenaszenko. Oj, zagra w ostatnich minutach tego spotkania w bramce Gieksy Kacper Foltyn, numer 99. Jeszcze chyba tylko Jakub Szczepaniak nam tutaj został na ławce Gieksy. Zobaczymy, czy on też się pojawi może za Trzebońskiego. Nowak, Miłosz Nowak, ileż on się namęczył, nawalczył w tym sezonie w środkowej strefie boiska. Teraz Warnecki. No tak, tego strzału nie będziemy wam pokazywać na powtórce. Zryw Wygoda teraz rusza ze swoim atakiem, ale już zatrzymany ten atak na środku boiska. Teraz akcja z Rywu Wygoda jest, no właśnie wydawało się sam na sam gracz z Rywu, ale wcześniej spalony. Osiemdziesiąta dziewiąta minuta meczu. 5-0 prowadzi GKS Bełchatów. Hat-trick Łukasza Wrońskiego, bramka Golańskiego i bramka Zdybowicza. Zwycięstwo i mistrzostwo w czwartej ligi.
I teraz stały fragment gry dla Zrywu Wygoda. Jeszcze goście przed szansą na strzelenie być może tej bramki honorowej. Przy piłce gracz z numerem 25. No i zobaczymy, jak wykonają ten stały fragment gry. A w Styrkowie 2-1, zmiana wyniku. Zobaczmy teraz jednak, no właśnie, to co w Styrkowie nie ma żadnego znaczenia, drodzy widzowie. Tutaj dzisiaj Gieksa, piłkarze z Bełchatowa zrobili wszystko, żeby sprawę zamknąć właśnie tutaj, sprawę awansu na obiekcie w Bełchatowie, niezależnie od meczu Zjednoczeni kontra Widzew 2. Gieksa prowadzi 5-0 i Gieksa za chwilę zamelduje się w trzeciej lidze. Teraz jeszcze spróbowali tutaj piłkarze gości. Arbiter, myślę, za moment zakończy to spotkanie. Już gwizdek w ustrach sędziego Różyckiego, ale jeszcze 2 minuty chyba pogramy. Tak to wygląda. No i teraz będzie jeszcze zmiana. Zmiana w drużynie Zrywu Wygoda. Arbiter wstrzymał tę akcję. Jest gracz z numerem 16. Już pojawił się na murawie Bartosz Tomaszkiewicz. Też młody zawodnik. On tutaj po prostu zapamiętał na pewno takie spotkanie na bardzo długo. Te 2 ostatnie minuty, ale to, że było mu też dane zagrać w meczu historycznym dla GKS-u Bełchatów, takiego klubu, który jest przecież no, historycznie trzecią siłą naszego województwa, piłkarską oczywiście. I na pewno będzie miał co wspominać taki młody zawodnik. A teraz Zryw Wygoda. Jest dobrze, pomyślał gracz gości. Dynamiczna akcja teraz z prawej strony. Już tam jednak gracze GKS-u, Szymorek do spółki. Z Warneckim piłkę chcieli odzyskać, jednak przewinienie na graczu Zrywu Wygoda. Pewnie zrobią wszystko, żeby z czystym kątem zakończyć ten sezon piłkarze GKS-u. I rzut wolny dla Zrywu Wygoda. Piłka w bocznym sektorze boiska z prawej strony pola karnego, ale dobra pozycja, żeby dośrodkować. Jedna z ostatnich akcji tego sezonu w Bełchatowie. Za chwilę arbiter, sędzia Albert Różycki gwizdnie po raz ostatni. Tak jest, tak się właśnie stało. GKS Bełchatów w trzeciej lidze. Awans stał się faktem. Wielka radość tutaj na Gieksa Arenie, nie ma się czemu dziwić. Tańczą kibice, tańczą też piłkarze na środku boiska. 5-0 postawiona ta kropka nad i, wykonany ostatni krok przez Gieksę. GKS Bełchatów po 38 kolejkach najlepszą drużyną w czwartej lidze Betkris, czwartej lidze łódzkiej. No oczywiście tutaj godna awansu oprawa muzyczna. Już za chwilę wszyscy pewnie ze śpiewem na ustach pójdą w miasto głosić tę nowinę, że GKS zameldował się w trzeciej lidze. Nowinę ze wszechmiar radosną dla kibiców piłki nożnej w Bełchatowie. Już tam po naszej lewej stronie boiska, po lewej stronie trybuny, spore zgromadzenie kibiców. Oczywiście oni tutaj dostosowali się do próśb spikera, nie wbiegli na murawę, ale to nie oznacza, że nie mogło być przy samym ogrodzeniu. Teraz też to, co ważne, trener Jóźwiak po lewej stronie. Trener Jóźwiak, któremu dziękują kibice.
Trener Bogdan Jóźwiak zameldował wykonanie zadania kibicom Gieksy. To zadanie oczywiście wszyscy znacie. Cel był jeden. Awans do trzeciej ligi. Zadanie zrealizowane. Bez problemów się w tym sezonie nie obyło, ale z happy endem kończą go brunatni. Świętują, jak widzicie, kibice Gieksy. A to jest chyba tylko dopiero początek tego dzisiejszego świętowania w Bełchatowie. O tak, jeszcze z tak zwanego dziennikarskiego obowiązku końcowy wynik. A tam już końcówka spotkania w Strykowie. 2-2 doprowadził do wyrównania Widzew 2 Łódź.